everybody. Oops. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam znajomy był taki. Dzień dobry. Nazywamy się Teatr Improwizowany Hofesinka. W te 5 osób się tak nazywamy. I korzystamy z tej nazwy. I zajmujemy się improwizacją. Dzisiaj chcielibyśmy kilka słów o niej powiedzieć, przekazać wam, żebyście poczuli, co to mniej więcej jest. I na początek spróbujemy może, bo jesteście po lunchu, czyli jesteście pewnie troszeczkę tak jakoś tam, i spróbujemy się zsynchronizować za pomocą takich zabaw improwizowanych. Poproszę Piotrka. Okej. Okay. Siema, to ja. Kochani, zrobimy taką zabawę improwizowaną, która jest skomplikowanym działaniem matematycznym, więc zapnijcie pasy. Trzeba będzie policzyć do 3. Podaję kolejność cyfr. 1, 2, 3. I teraz, kiedy my powiemy raz, wy powiecie 2, wtedy my powiemy 3, wtedy wy powiecie 1, 2, 3, 1, 2, 3 i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wierzę w was, okej? Okay? Uwaga, 3, 4. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Bardzo dobrze, jesteście sprytną grupą, dość pokaźną grupą. I zrobię w takim razie warianty tej rozgrzewki. I już nie mogę doczekać, bo wymyśliłem to chwilę wcześniej. I zamiast jedynki, niezależnie od na kogo wypadnie jedynka, będziemy mówili słowo wikingowie, okej? Okay? Z gestem, tak? Z gestem. Wikingowie, to jest nasz gest. Uwaga, 3, 4. Wikingowie! 3, 2. Wikingowie! 3. Okej, okay. Dobrze, bardzo dobrze. To nie koniec. Jeszcze jest druga część. Teraz zamiast dwójki będzie Sasi. Okej, okay? Bo to są przeciwnicy wikingów. Uwaga, 3, 4. Wikingowie! Sasi! 3. Sasi! 3. Wikingowie! Sasi! 3. Stop! Okej, okay. Dobrze. Okej, okay. I teraz trójka. Zamiast trójki będzie... Ta, spieprzamy! Okej? Okay. Spieprzamy, powtarzam. Spieprzamy. Brzydkie słowo. Okay. Uwaga, 3, 4... Wikingowie! Sasi! A, spieprzamy! Wikingowie! Sasi! Wikingowie! Sasi! Spieprzamy! Stop! Dziękuję bardzo, brawo! Okej. Okay. Dobrze, teraz ja przyjmę pałeczkę. Będzie jeszcze mądrzej, ponieważ zrobimy teraz taką grę, zabawę wspólną, która się nazywa Kosmita, Krowa, Tygrys. I teraz uwaga, nauczę państwa 3 takich gestodźwięków, których będziemy używać w tej grze. Pierwsza to jest kosmita. Poproszę wszystkich o powtórzenie. Bardzo fajnie, widzę tam niektórzy mają rodzaj żeński, męski. Druga opcja to jest krowa i tutaj proszę zwrócić bardzo uwagę na ruch wymion. Jest wszyscy razem. Okej. Okay. Tygrys jest najprostszy. To jest to, co pewnie jak wyglądamy rano, czyli wszyscy razem. Okej, okay. Teraz zadanie jest proste, a zarazem trudne, ponieważ ja powiem start i każdy z państwa wybierze sobie jeden z tych gestodźwięków i zacznie go robić. Ale rozglądać się też będzie po sali, ponieważ ważne jest to, żeby zmienić swój wybór na wybór większościowy. Czyli jedno z tych gestów powinien zaraz nabierać po prostu większości, aż wszyscy tutaj zgromadzeni w teatrze zaczniemy robić jeden z tych znaków. Nie wiadomo, który wygra. Też nie chcę podpowiadać, bo to różnie bywa. Czy jesteśmy gotowi na to? Uwaga, niech każdy sobie w głowie wymyśli, od czego zacznie, ale niech będzie gotowy porzucić swój wybór dla wyboru większościowego. Uwaga, start! Okej, stop! Brawa wielkie!
To można ciągnąć tygodniami. Gdzieś tam Tygrys wygrał, ale była taka frakcja kosmitów, którzy nie chcieli porzucić bycia kosmitami. Dziękuję. Pojawiam się tutaj, żeby jeszcze raz to wszystko powtórzyć od początku. A może nie. Mam pytanie, czy ktoś dzisiaj miał niezbyt dobry dzień? Wow! Dlaczego niektórzy wyglądają tak? A nijaki dzień? Chociaż wczoraj, ktoś miał może wczoraj zły dzień? Wczoraj był zły dzień, tak? Widzę, że miałeś zły dzień wczoraj? To chodź tutaj na chwilę, dobra? Słuchajcie. Super. Ja też miałem bardzo zły dzień. Cześć. No i o to chodziło, żeby on tu przyszedł po prostu. Nie, spróbujmy zrobić coś takiego. Powiedz nam coś zwykłego bardzo, co wczoraj robiłeś. Totalnie jakąś zwykłą pierwszą rzecz, a my wszyscy nagrodzimy cię wielkimi brawami i damy ci dużo bardzo energii za to, żebyś się trzymał, żebyś miał dużo więcej siły, energii i optymizmu życiowego. Co wczoraj takiego zwykłego się wydarzyło? Spał! Stary! Dziękujemy bardzo! Dzięki! Brawo! Prawie wyszedłem na idiotę. Także przekazuję głos. Dobrze. Kochani, zapraszamy was do gry improwizowanej, która będzie polegała na tym, że za chwilę profesor, który jest już po mojej lewej stronie, przemówi do was. To jest bardzo wyjątkowy profesor, ponieważ mówi jednym głosem, ale składa się z dwóch głów. Jest dwugłowym profesorem i wygłosi bardzo naukową debatę na temat, o który was poproszę za chwilkę, ale nim to nastąpi, poproszę o specjalizację naszego profesora. Fizyk, biologia. Proszę? Tancerz? Zoologia? Okej. Tancerz? Dobrze, dobrze. Niech będzie tancerzem w takim razie. To jest specjalista od jakiego tańca? Flamenko? Flamenko? To jest specjalista od tańca flamandzkiego, profesor Jerzy Krupsztyn. I powiedzcie mi proszę, czego dotyczy debata. Nie musi być związana z tańcem. Jakiś temat obyczajowy. Rymowanie? Mycie zębów in vitro? Okej, wezmę in vitro. Poproszę was tylko, żebyście wystartowali naszego profesora słowami 3, 2, 1, start. Okej? 3, 4? 3, 2, 1, start! Dzień dobry państwu serdecznie. Witam serdecznie, panie profesorze. Debata jest bardzo ognista i jesteśmy strasznie ciekawi, jak taniec flamenco odnosi się do problemu in vitro obecnie na świecie. To bardzo ciekawa koncepcja. Mhm. Otóż taniec i in vitro mają w wszystkim powiedzieć, jak żyć. O! Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za to wyznanie, więc kolejnym krokiem jest tylko zapytać, jak żyć w takim razie. Taniec to istota życia, a in vitro to istota tańca. Niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. To jest poezja, to co słyszę, panie profesorze. Mam w takim razie pytanie, jak ta poetycka wizja ma się do realności? To znaczy, mamy zabieg in vitro i jak taniec flamenco może przy tym zabiegu faktycznie pomóc? Wszystko dzieje się w naszej głowie. Należy tańcząc udzielać się bardzo w wszystkich laboratoriach. Okej, okay. Mogłem się tego domyślić, trzeba to nie panem sam. Dobrze, kochani, mam do was w takim razie pytanie, czy wy macie jakieś pytanie do naszego eksperta? Śmiało, możecie zapytać o wszystko. Śmiało.
Prosimy. Pytać. Nas. Proszę? Co z górnikami? Okej, panie profesorze, jak taniec flamenco w kontekście in vitro odnosi się do tego, co z górnikami? Pod ziemią należy mieć zawsze latarkę oraz pasję in vitro. I co z tą pasją? Trzeba szlachetnie wypełniać przestrzeń, która jest wszędzie. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. Tego się nie mogłem spodziewać w najśmielszych snach. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie od Was. Na kogo głosować? Na kogo głosować? Dobrze, dobrze. Panie profesorze, ponawiam pytanie, na kogo głosować? Tylko na jedynego, prawdziwego i słusznego kandydata. Ha! A jest? Nim. Każdy. Okej. Okay. Profesor Jerzy Krupsztyn, bardzo dziękujemy za obecność i dziękujemy za grę. Dziękuję. A, moi kochani, no to w takim razie my się żegnamy. Jesteśmy teatrem improwizowanym Hofesinka. Dzięki za zaproszenie i bawcie się jak najlepiej dzisiejszego dnia. Dziękujemy.